Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku znów będzie królować piłka nożna, a bohaterem będzie Nemanja Nikolić. Pamiętacie tego legendarnego napastnika Legii Warszawa? Były reprezentant Węgier w polskiej ekstraklasie, szalał, dominował, strzelał piękne bramki. W polskiej lidze potrafił zdobyć 40 goli, został królem strzelców, choć na początku, jak przychodził jako trzykrotny król strzelców Ligi Węgierskiej, odrzucony przez Lecha Poznań, bo pamiętacie, gdy kiedyś właśnie prezes Rutkowski, prezes Lecha powiedział, ten napastnik nie pasuje do naszego profilu, zrezygnowaliśmy z niego, a Bogusław Leśniodorski razem z Żewłakowem, jakby tego zawodnika wypatrzył i można powiedzieć, trafił złotą kurę, która znosiła złote jaja, bo tego zawodnika udało się przechwycić, jako zaangażować z wolnego transferu. Nie trzeba było węgierskiemu klubowi płacić pieniędzy, a Nikolić w pełni się spłacił, no bo zdobył dwa mistrzowskie tytuły i także Puchar Polski, grał w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy. Bramki, które zdobywał, między innymi, no, spowodowały, że Legia wtedy odnosiła wielkie sukcesy. I później właśnie Wojskowi tego piłkarza sprzedali za 3 miliony euro do Chicago Fire, gdzie właśnie tam Nemanja Nikolić znów był królem strzelców w swoim debiutanckim sezonie. Był lepszy od Vii. I tak przez kilka lat grał tam i strzelał gole regularnie. Powiem Wam szczerze, że ja byłem wtedy rozczarowany, że piłkarz, który się urodził w Serbii, były reprezentant Węgier, Nikolić, chciał w Legii zostać, ale w pewnym momencie, kiedy Wojskowi awansowali do Ligi Mistrzów, czuł się niedoceniany. No bo pamiętacie te eliminacje do Ligi Mistrzów, gdzie w tej fazie play-off w 6 spotkaniach zdobył 5 bramek. Wtedy Malasz, Nikolić i Kucharczyk, to było 3 takich zawodników, no jeszcze Pazdana bym dodał, którzy jakby potrafili, no, zdobywać bramki. Wtedy Zachasiego Legia jakby te spotkania przepychała, miała dobry ranking, nie wszyscy piłkarze byli w wysokiej formie, a ci filary tego Legii, między innymi bramki Nikolicza, sprawiły, że Legia awansowała, ale później właśnie Jacek Magiera uważał, że w tych rozgrywkach już grupowych na większej intensywności Pryjowicz byłby lepszy i Nikolić w większości spotkań Champions League grał jako rezerwowy zawodnik, ale także w przegranym spotkaniu z Borussią Dortmund 8-4 potrafił zdobyć jedną bramkę. No i właśnie po półtora roku jednak zdecydował się odejść. Legia Warszawa mogła go spieniężyć, sprzedali go do Chicago Fire. A ja miałem nadzieję, że właśnie Nikolić zostanie w Legii, bo gdy taki bramkostrzelny piłkarz, wtedy już po 30, jest zaangażowany. Pamiętacie ten moment, kiedy no, został królem strzelców, no i wtedy zdobył 28 bramek, zostając królem, zdystansował innych zawodników, taki napastnik hiszpański, Cabral, wtedy miał 12 goli, no nie miał sobie równych, nie było komu go gonić, więc takiego napastnika, gdzie było wiadomo, że będzie strzelał gole, no bo wcześniej właśnie na Węgrzech, w Ideonie zdobywał gol za golem, gdzie zdobywał mistrzowskie tytuły, następnie później w Chicago Fire, w MLS także zdobył tytuł króla strzelców, czyli było wiadome, że ten piłkarz może zdobywać gole. Nikolić może nie miał szybkości, miał 1,80 m, nie był jakimś atletycznie zbudowanym piłkarzem, ale miał najważniejszą cechę. Był tak zwanym golladorem, wiedział, gdzie się ustawić. To jest pewnego rodzaju umiejętność, taką Tomasz Frankowski miał. I Nikolić również ją miał, bo przewidywał. No to jest, powiedziałbym, no, cecha
fenomenalna. To jest pewnego rodzaju taki dar. No Świderski ma teraz taki dar. Co prawda nie strzela tak jak Nikolić, ale wie kiedy znaleźć się w odpowiednim momencie. Także niesamowite było to, że potrafił jakby wyczuć ten moment, żeby nie dać się zostać złapanym na spalonym. Były takie sytuacje, że sędzia pokazywał chorągiewkę, spalony, drugi, trzeci, ale w końcu Nikolić się urywał i potrafił zdobywać gole. Tak jak spojrzy na jego statystyki, no to przez te półtora roku rozegrał 86 spotkań, zdobył 55 goli. Aż szkoda, że nie wrócił do Legii Warszawa, bo pamiętacie ten czas, kiedy trenerem Legii był Aleksander Wukowicz. Był taki moment 3 lata temu, że właśnie Nikolić mógł wrócić, ale wtedy właśnie wojskowych nie było stać na byłego zawodnika. Wtedy pojawił się Petchart, który zresztą osiągał później podobne statystyki. Ogólnie teraz ostatnio sobie poprzypominałem tych wszystkich napastników. No to zobaczcie, jacy zawodnicy grali w Legii. No Legia Warszawa, mówi się, że Lech Poznań ma jakby nosa do kontraktowania zawodników, bo był Rudnews, bo był Robert Lewandowski, bo był, także był do tego jeszcze właśnie jest teraz Iszak, a był wcześniej Gitker. No wymieniłem wam kilku takich bramkostrzelnych napastników, obcokrajowców, ale jak się spojrzy na Legię, Stamkos, Svitlica, kocha cię cała stolica, popularny serbski napastnik, który został sprowadzany przez Dragomira Okukę razem z Vukovićem, był królem strzelców, no i tam, jeżeli dobrze pamiętam, potrafił w polskiej ekstraklasie w barwach Legii tam z 60 spotkań rozegrać, zdobyć 40 bramek. No, był niesamowitym goladorem, no i został sprzedany do Hanoweru w tamtym czasie, gdzie się nie przebił, ale był królem strzelców. Następny napastnik, pamiętacie, tej Krzyura Chinyamę, może ten reprezentant Zimbabwe nie był taktycznie dobrze ułożony, był trochę chaotyczny, ale miał pewnego rodzaju no, tą umiejętność zdobywania bramek. Do dzisiejszego dnia nie rozumiem władz Legii, że przegapiły ten moment, żeby tego piłkarza sprzedać do Eintrachtu Frankfurt, bo wtedy właśnie klub z Frankfurtu chciał tego piłkarza kupić za 3 miliony euro, ale wtedy właśnie Legia Warszawa ITI jakby odrzuciła tą ofertę, a później wiadomo, Chinyama już miał problemy z kolanem i wtedy, kiedy był ten zaciąg truskawkowy, no to już jakby po tym pierwszym sezonie już no, za czasów Macieja Skorzy grał, tak sobie był bez formy. Kolejni napastnicy, no to dla mnie taka czwórka wielkich, oprócz właśnie Nikolicza, no to Pryjowicz, gdyby nie opuścił Legii Warszawa, bo był taki moment, sprzedajemy Nikolicza, Pryjowicz miał zostać i niewykluczone, że zostałby by tym królem strzelców. Petchart, zaliczam tego zawodnika do tej grupy, do tych bramkostrzelnych. Chinyama, Svitlica, Pryjowicz, Nikolicz, Carlitos. Teraz ta ostatnia przygoda Hiszpana z Legią Warszawa jest nieudana, ale pamiętajmy o tym, że na początku, gdy Legii nie szło w spotkaniu z Niecieczą, no to Carlitos potrafił zdobyć bramki. W tym sezonie jakby kontuzje przeszkodziły mu wrócić na odpowiedni poziom, ale na początku, kiedy przychodził jako król strzelców polskiej ekstraklasy w barwach Wisły Kraków, to w tym drugim sezonie za czasów Wukovicza zachwycał, więc jak widzicie, Legia Warszawa ma nosa do tych napastników obcokrajowców. Jeszcze można byłoby dodać tutaj Luboje. Luboja co prawda nie strzelał tylu bramek, ile strzelał Chinyama, czy Pryjowicz, Nikolicz, Carlitos, ale Luboja był pewnego rodzaju takim, bym powiedział, artystą. Często bawił się w rozgrywanie, więc do tego zestawienia, które wam tutaj pokazałem, takich obcokrajowców, wspominając Nikolicza, którzy byli gwiazdami polskiej ekstraklasy, dodałbym Wadisa, Guilherme, Dudę, Radowicza, takich ofensywnych piłkarzy na szybko. Jak widzicie, w tym momencie wymieniłem wam kilkunastu zawodników, napastników, ofensywnych pomocników. I często redaktor Roman Kołtoń narzeka, mówi, że do polskiej ekstraklasy jest sprowadzany short. Okej, trafiają się zawodnicy drugiego, trzeciego, tak zwanego, mówiąc kolokwialnie, shortu, piłkarzy, którzy nie prezentują wysokiej jakości, gdzie często agenci w pewien sposób chcą zarobić i wpychają tych zawodników. Ale wśród
tego wadliwego towaru można znaleźć perełki. I zarówno Legia, Lech, czy kiedyś Wisła, sprowadzając Kalu'u, czy Kantoro i innych zawodników, potrafią znaleźć Melksona, Dudu Bidona, pamiętać takiego napastnika, który właśnie strzelał gol za golem w barwach Wisły Kraków, uda się znaleźć perełki, więc tak jak się tak jeszcze pamiętacie, jeszcze w latach pod koniec lat 90. Kenneth Zegbo, co prawda właśnie popularny czarnoskóry napastnik w tamtym czasie, nie strzelał tyle goli co Czyniama, Świtlica czy Luboja, ale często te bramki jego były pięknej urody. Dzisiaj to by były puszczane w, bym powiedział, highlightsach, moi drodzy. Ale wracając do Nikolicza, bo tutaj ostatnio zakończył karierę przez całą swoją przygodę w tym świecie piłkarskim. Rozegrał 622 spotkania, strzelił 316 bramek. Są to niesamowite liczby. W wieku 35 lat powiedział pas. W ostatnim czasie, po tych fenomenalnej grze w barwach Legii Warszawa, a później Chicago Fire, grał w lidze tureckiej, wrócił do siebie na Węgry. Następnie, moi drodzy, ostatnio grał na Cyprze, w Larnace. Już nie był takim golladorem, już nie strzelał tylu bramek co dawniej. Aż łza mi się tutaj pojawiła, gdy wczoraj usłyszałem, że ten piłkarz kończy karierę, kończy się pewna epoka. Zawodnik z roku 80, z rocznika 87, z tego co dobrze pamiętam, w grudniu będzie miał 36 lat, powiedział: rezygnuję. Wyobraźcie sobie, że grał dwa razy na Mistrzostwach Europy, będąc zawodnikiem reprezentacji Węgier na Euro 2016 i także na 2020. Jeżeli chodzi o reprezentację, no to już tam tak nie zachwycał, no bo rozegrał 40 kilka spotkań, zdobył 8 goli, często był takim rezerwowym zawodnikiem, jeżeli chodzi o ekstraklasę, jeżeli chodzi o te rozgrywki klubowe, no to strzelał gol za golem. No i tak jak na początku tego materiału wam tutaj powiedziałem, Bogusław Lesinodorski i Michał Żewłakow, no wtedy dokonali super transferu, zakontraktować z wolnego transferu takiego piłkarza, który no, strzelał gol za gol w polskiej ekstraklasie, było niesamowitym osiągnięciem. Oby w polskiej ekstraklasie coraz więcej takich piłkarzy grało i strzelało gole. Nikolicz zresztą był takim zawodnikiem, który reprezentując wojskowych często rozdawał koszulki kibicom, także często brał swoją córeczkę i decydował się stanąć do wywiadu. Pamiętacie też to spotkanie, jego ostatnie, w pięknym stylu się pożegnał wtedy, kiedy Legia Warszawa grała w Lidze Mistrzów, Górnik Łęczna. Przyjechał na Łazienkowską 3 i wtedy w tym swoim ostatnim spotkaniu ustrzelił hat-tricka. Legia wtedy wysoko wygrała za czasów Jacka Magiery. Był to taki zimny, grudniowy wieczór tuż przed gwiazdką. Ja wtedy byłem chory, przeziębiony, zmagałem się z kontuzją pięty i niestety właśnie zostałem w domu, ale właśnie mój tata był na trybunach, oglądał to spotkanie i ja oglądałem w domu przed telewizorem ten mecz. Biłem brawo, gdy Nikolicz zdobywał bramki, a co chwila dostawałem SMS od mojego taty: Nikolicz, Nikolicz. No i później właśnie żałowałem, że mimo bólu, mimo przeziębienia, nie zdecydowałem się pójść na mecz Legii, na to spotkanie, bo w tamtym momencie jeszcze nie wiedziałem, że Nikolicz będzie odchodził. Wtedy cały stadion skandował jego imię, Nikolicz, który zdobył hat-tricka, dalej tą swoją, bym powiedział, niesamowitą formę prezentował w barwach Chicago Fire. Tu spojrzę na mój szpigiel, czy wam o wszystkim opowiedziałem, czy jakiegoś wątku nie pominąłem. Ten piłkarz, jeżeli chodzi o jego karierę, powiedzmy sobie szczerze, osiągnął wiele, sprawdził się na tej arenie międzynarodowej, na podwórku piłkarskim,
Był Serbem, urodził się jako Serb, ale grając w lidze węgierskiej został znaturalizowany, zdecydował się reprezentować kadrę Węgier. No i właśnie, pojechał na dwie wielkie imprezy, rozegrał 40 kilka spotkań, zdobył kilka goli, w pewnym momencie był ważnym ogniwem tej reprezentacji. Jeżeli chodzi o ligę węgierską, był trzykrotnie królem strzelców. Zdobywał dwa razy mistrzostwo Węgier, zdobywał puchary w tej lidze, także super puchar. Następnie spróbował swoich sił w innych ligach zagranicznych, w lidze polskiej, zdobył dwa mistrzostwa. Puchar Polski, grał w lidze Europy, Champions League, strzelał gole w lidze mistrzów. Czyli jak widzicie, jako zawodnik osiągnął wiele. Próbował się w różnych ligach, był w lidze tureckiej, na Cyprze, przede wszystkim w MLS. Będąc piłkarzem Chicago Fire, potrafił być lepszym od Dawida Villi, moi drodzy, od byłej gwiazdy FC Barcelony i Atletico Madryt, był lepszym strzelcem. Tak jak potrafił zachwycać kibiców polskiej ekstraklasy, to tak wielu Yankeesów, wielu kibiców, mieszkańców Chicago szokował i innych. Także będąc jako gwiazdorem tej ligi, był taki moment, że nawet zarabiał, wyobraźcie sobie, więcej od Zlatana Ibrahimowicza. Ostatnio właśnie przekopałem różnego rodzaju wywiad z nim, archiwa, no i ta informacja, którą właśnie zobaczyłem na wirtualnej Polsce, no szokowała mnie, moi drodzy. Jestem ciekaw, jak wy Nikolicza wspominacie. Kończy się pewnego rodzaju epoka, właśnie ta końcówka sezonu przed spotkaniami eliminacyjnymi, przed nowym sezonem, po finale Ligi Mistrzów. To jest pewnego rodzaju czas, kiedy wielu piłkarzy mówi pas. Kończył swoją karierę Zlatan Ibrahimowicz, Peszko. No i teraz zakończył Nikolic, moi drodzy. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść w odpowiednim momencie. Chyba właśnie Nikolic wyczuł ten moment, bo tak jak wam tutaj wspominałem ostatnio, w lidze cypryjskiej już nie zachwycał, już nie był takim goladorem. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie podobny napastnik objawi się nam i trafi do polskiej ekstraklasy, więc wcale z tą naszą ligą nie jest tak źle. Ciniama, Świtlica, Rudnev, Gitker, Ishak, przecież Ivi Lopez, Carlitos, Petchart, Pryjowicz, wcześniej właśnie Nikolic, Luboja, Radowicz, Duda, Guilherme, Uche, wcześniej Cantoro, no można byłoby tych piłkarzy, Vadis, non-stop wymieniać, Moulin. Dużo tych zawodników trafiło do naszej ekstraklasy, którzy prezentowali wysoki poziom, więc jednak ci obcokrajowcy, którzy trafiają do tej ligi, Marcelo, to można znaleźć perełki, tylko trzeba szukać Otara, więc to wszystko tak moim zdaniem jest po środku. Do naszej ligi, jasne, Josue ostatnio trafiają piłkarze, którzy są pewnego rodzaju wadliwym towarem, albo brakuje im szybkości, tak jak Josue, albo brakuje, bym powiedział, charakteru, są pewnego rodzaju knombri. No na przykład Pryjowicz był zawodnikiem z charakterem, w pewnym momencie stwierdził, że już nie chce grać w barwach Legii Warszawa, że chce, tak jak Nikolic, zostać wytransferowany, a był szykowany na numer jeden, jako jedynka, a jednak zdecydował się więc odejść. Petchart nie ma tej szybkości. Carlitos, wtedy kiedy grał tak fenomenalnie w barwach Legii, no czasem był zbyt bardzo egoistyczny, ale polska ekstraklasa, póki w naszej lidze nie będą większe środki, póki Lech, Legia, Raków nie będą notować takich sezonów jak poznaniacy ostatnio regularnie i póki nasza liga nie dojdzie do poziomu na przykład top 10 w Europie, póki nie będziemy na 10 miejscu w rankingu, to jednak do tej ligi
będą trafiać piłkarze wadliwi, albo agenci, dyrektorzy sportowi muszą liczyć na takie złote strzały, na przejęcie takich piłkarzy, jak mieliśmy kazus Dudy czy Marcelo. No pamiętacie, Duda z Koszyc w odpowiednim momencie przez Bogusława Leśniodorskiego i także Żewłakowa został zakontraktowany. Sytuacja była taka, że ten piłkarz był skonfliktowany, kończył mu się kontrakt, no i Legia wykorzystała odpowiedni moment i zatrudniła tego piłkarza, wykupiła i ten piłkarz grał fenomenalnie, no i później za konkretne miliony udało się go sprzedać. Podobna sytuacja była z Guilherme, co prawda na Guilherme się nie udało zarobić, ale był zawodnikiem Pragi, grał, tam miał kontuzję, Legia go zakontraktowała od razu, gdy pojawił się na Łazienkowskiej 3. Było widać, że to jest piłkarz, który ma pewnego rodzaju jakość. Czasem takich zawodników jak Vadis, czy także Josue trzeba odbudować, żeby potrafili wejść na poziom, czy czasem tak jak Radowicza uda się kupić z Partizana Belgrad w odpowiednim momencie, czy Marcelo także, to wtedy pamiętacie, że Grzegorz Mielcarski sprowadzał Klebera, Marcelo i później Marcelo został za wielkie pieniądze sprzedane, wyskautowane, więc to jest ta droga. Albo uda się w odpowiednim momencie wyskautować utalentowanego zawodnika i uda się wyprzedzić jakby tą konkurencję, albo do nas przychodzą piłkarze, którzy są na zakręcie i tutaj się odbudowują. Może dożyjemy kiedyś czasów takich, kiedy jakby szejkowie, jakby te, jeżeli chodzi o te pieniądze, Chińczycy, jakby oligarchowie tacy zdecydują się zainwestować w polski futbol, no tak jak wy Manchester City zainwestowali, czy jak wy Paris Saint-Germain, no to wtedy już nie będziemy kupować zawodników trzeciego sortu, tylko będziemy jakby w tym całym markecie będziemy mogli sprowadzić piłkarzy o zdecydowanie lepszej jakości. A teraz trzeba szukać tych perełek i przykład Chinyamy, Świtlicy, Vadisa, Josue, czy Guilherme, Pryjowicza, Nikolicza, Rudnersa, Gitkiera, czy także do tego jeszcze Amarala. No i można było tak, Marcelo, wymieniać tych wszystkich piłkarzy. Można znaleźć piłkarzy z zagranicznej ligi, obcokrajowców, którzy prezentują wysoki poziom. Nie wszyscy są tak zwanym shortem, tylko najważniejsze, nie można dawać się nabierać na pewnego rodzaju mowę motywacyjną tych wszystkich agentów piłkarskich, bo wiadomo, że agent piłkarski chce przede wszystkim zarobić pieniądze czasem, wciskając do danego klubu wadliwy towar, ale tak w każdej jakby dziedzinie życia jest, więc trzeba mieć otwarte oczy i nie można dawać się manipulacji. Tak właśnie uważam. Podsumowując, szkoda, że Nemanja Nikolić kończy karierę, ale biorąc pod uwagę jego niesamowite osiągnięcia, ten piłkarz w swojej karierze osiągnął bardzo dużo. Zdobywał trofea, był na wielkich imprezach, grał w Lidze Mistrzów, także do tego jest w gronie, jeżeli chodzi o takich piłkarzy obcokrajowców w ostatnim 20-leciu, którzy w barwach wojskowych wiele znaczyli i przez kibiców Legii, czy także przez kibiców polskiej ekstraklasy, ten piłkarz jest wspominany z pewnego rodzaju takim, bym powiedział, no pozytywnie jest wspominany. Jestem ciekaw, jakie macie flashbacki związane z tym piłkarzem. Ja na przykład mam ten jego debiut, czy także te gole, które strzelał prowadząc Legię w tej ciężkiej drodze, kiedy grała w tych europejskich, przepraszam, ale okres właśnie taki tych pylenia pyłków i tutaj mnie coś w nosie kręciło, no i miałem w pewnym momencie problemy z mówieniem, ale wracając właśnie do Nikolicza, no ta niesamowita seria jego, kiedy zdobywał gol za golem, wydawało się, że w pewnym momencie pobije rekord ekstraklasy, tego rekordu ekstraklasy, jeżeli chodzi o ilość zdobytych bramek przez króla strzelców, nie udało się tego pobić, ale i tak wtedy strzelił te 28 goli, to był kosmiczny
wynik na tamte czasy. Nie miał szybkości, ale miał ten zmysł do zdobywania goli. Pamiętam zawsze, jak mniej więcej taki gest, podnosił rękę, jakby tak meldował, że zdobył bramkę, że no, ustrzelił hat-tricka. Często zdobywał właśnie dublety z Nikoliczem. Niesamowicie się uzupełniał. Był trudny do pokrycia. Cała nasza polska ekstraklasa tym piłkarzem się zachwycała. Od razu pamiętam, że gdy ten piłkarz był kontraktowany, gdy zobaczyłem highlights związane z jego grą w poprzednim klubie, to czuć było, że to będzie pan piłkarz, że to będzie zawodnik, który w polskiej ekstraklasie długo nie pogra. I ja do dzisiejszego dnia żałuję tego, że ten piłkarz jednak nie został w Legii. Właśnie tak jak poznaniacy, Lech Poznań zrobił to z Iszakiem. Zawodnik strzelał go za golem, dostał fajną ofertę, pograł dłużej. I podobna tutaj sytuacja jest z Josué, także dostał jakby ofertę, zdecydował się zostać. Do tego, jeżeli chodzi o Nikolicza, zabrakło, no bo Nikolicz był takim zawodnikiem, że mógł jeszcze przez kolejne 3 lata gwarantować więcej goli, więc będąc jakby prezesem, dyrektorem sportowym, to czasem warto takiego piłkarza, nawet mimo tego, że jest wiekowy, że jednak chce odejść, to czasem warto więcej pieniędzy mu zaproponować, bo to wszystko w późniejszym czasie zwróci się, te gole później pozwolą jakby zarobić pieniądze na kolejne transfery. Byłaby to pewnego rodzaju inwestycja, no i ja do dzisiejszego dnia żałuję, że jednak prezes Leśniodorski jednak za wszelką cenę nie zatrzymał wtedy Nikolicza, a z tego co pamiętam, to była taka możliwość, ale Nikolicz wtedy jakby no trochę podrażniony tym, że grał mniej w tej lidze mistrzów, bo Pryjowicz grał więcej, a Nikolicz mniej, jednak zdecydował się, odchodzę. A była taka szansa, szkoda, że nie udało się, ale fajnie, że później pojawili się kolejni napastnicy, tak jak wam wielokrotnie wspominałem, życie nie zna próżni. Był Zegbo, pojawił się Sitlica. Sitlicy nie było, pojawił się Chinyama. Oczywiście mam tutaj na myśli, mówię o napastnikach zagranicznych. Zniknął Chinyama, pojawił się Luboja. Nie było Luboi, pojawił się właśnie Nikolicz z Pryjowiczem. Ci piłkarze zniknęli, to pojawił się Petchart. Jeszcze wcześniej był Carlitos, więc jak widzicie, obcokrajowiec, napastnik z innej ligi potrafi strzelać gole. No, pięknie byłoby, gdyby Kramer, który ostatni rok, no powiedzmy sobie szczerze, miał fatalny przez tą kontuzję, ale między innymi właśnie dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński zachwala, że ten Kramer może być kozakiem, tylko musi być zdrowy. Końcówkę sezonu miał dobrą, ale w Legii jest niesamowita konkurencja, bo dochodzi Gual. Zobaczymy, jak to wszystko jest. Petkar, który zawsze jest w niesamowitej formie. Zobaczymy, co z Carlitosem. No, fajnie by było, gdyby w Legii znów byłby taki napastnik pokroju Nikolicza. Jeśli podoba wam się odcinek, który tu nagrałem, pamiętajcie o łapce do góry, zachęcam do komentowania. Jestem ciekaw, co sądzicie o Nikoliczu, którego napastnika w ostatnich 20 kilku latach, chodzi mi oczywiście o obcokrajowców, którzy grali w barwach wojskowych, a może z innych klubów najbardziej wspominacie. Który piłkarz wam najbardziej zapadł w pamięci? Jakie macie flashbacki związane z Nikoliczem? Czekam na wasze odpowiedzi. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!